z Ewangelii według świętego Łukasza. Czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? I nie znalazł się nikt, kto by wrócił oddać chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Tak wiele słyszeliśmy w swoim życiu kazań o wdzięczności. Wdzięczność to cnota, którą chwalą także ci, którzy nie poznali Ewangelii. Wdzięczność jest piękna, rozmiękcza serce. Tymczasem dziś w Ewangelii spotykamy 10 ludzi, z których 9 otrzymało gigantyczną pomoc, gigantyczny dar i zapomnieli podziękować. Uczymy się od tych 9 ludzi, że i nam to bardzo grozi. Nieustannie obdarowywani, nieustannie otrzymujący tak wiele, nieustannie zapominamy dziękować. Tak bardzo potrzebujemy nawrócenia. Czasami to nawrócenie to zupełnie proste rzeczy. Po prostu wdzięczność. Żadna wielka ewangeliczna cnota, żaden wielki duchowy dar. Coś bardzo ludzkiego, prostego, zwyczajnego, człowieczego i codziennego. Do zobaczenia jutro.